Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pozostając w temacie organizacji imprezy, która odbędzie się 11 listopada, która będzie finałem tego, co teraz robimy, chcemy zaprezentować teraz ustami księdza Jerzego Kostorza, Norberta Sztefana i Patryka Wróbla troszeczkę sponsorów, partnerów i organizatorów. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Powoli finiszujemy z przygotowaniem naszego święta hodowców gołębi pocztowych 11 listopada w szybie Wilson w Katowicach. I chcemy też głośno powiedzieć o tych, którzy nam w tym święcie pomagali w zorganizowaniu i aukcji, i święta. Te osoby są tu z nami w niewielkiej części, bo wymieniony Norbert akurat jest parę dni u rodziców w domu rodzinnym z Salzgitter. Patryka nie trzeba przedstawiać, jest Denis też. Bez Denisa byłoby naprawdę ciężko, bo to jest biurokrata. Denis Sufner. Tak, Denis Sufner z Team Sufner. Tak. Się powoli zastanawiam, czego u siebie w biurze tam w Opolu nie zatrudnić, ja jeszcze, bo jest naprawdę doskonały. Przepraszam, jak już o Patryku mówiliśmy, to trzeba powiedzieć, że szef, właściciel, nie wiem, jak tam organizacyjnie, MB Service, firmy, tak, która to jeszcze, logo się tam jedno to z nich padnie, pojawia. To padnie wszystko. Tak, chcemy najpierw przedstawić tych, którzy są organizatorami, sponsorami, partnerami. I oczywiście Fundacja Ludzki Gest uczestniczy, bo to jest jak gdyby główny podmiot tej aukcji, ale też i święta, więc na różne sposoby nam pomaga fundacja, ci, którzy tę fundację stanowią. Oczywiście prezydent Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i prezydium, pan Jan Kawaler, no, czynnie angażuje się, żeby to święto się udało. Są jak najbardziej za, wsparli także, przelewając pieniądze na konto fundacji, to wydarzenie. Dziękuję im za to. Trzeba też powiedzieć, że Galeria Wilson, to nie jest tak, że my za nią w tej chwili za wynajem na całość święta musimy zapłacić nie wiadomo ile. Rzeczywiście jest partnerem i pomaga nam w tym, żeby to święto się udało w tym właśnie miejscu niezwykłym, bo przypominam, że kiedyś już po katastrofie w Katowicach, tam właśnie, bodajże był to rok 2006, odbyła się aukcja na rzecz poszkodowanych w katastrofie, kiedy zawaliły się hale w czasie wystawy hodowców. No, nie byłoby ani aukcji, ani tego wydarzenia, oczywiście bez pana Krzysztofa Kłosa i bez strony naszegolebie.pl. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście Krzysiu to jest człowiek, który mocno się zaangażował w to wydarzenie. Wymyśla różnego rodzaju programy, by ułatwić hodowcom zajrzenie do gołębi, które będą na stronie, by też przygotować odpowiednio katalog, także dziękuję bardzo za to zaangażowanie. Nie było z tym żadnego problemu, także nasze gołębie.pl żyją mocno w ramach całego święta. Trzeba też podziękować panu Tomkowi Zawadzkiemu z Radomska, bo zdjęcia są ekstra i mówią to Belgowie, Holendrzy, mówią to Niemcy, Polacy, Czesi, potrafi te zdjęcia zrobić. Zresztą Krzysiu to podkreśla, uczył go też trochę tego fachu, czy od niego się uczyli, ale w małym stopniu, ale trzeba o tym powiedzieć. Także Tomek rzeczywiście jest świetnym fotografem gołębi, potrafi to zrobić, dziękuję mu, bo musi kilka razy pokonać kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę, żeby do mnie dotrzeć. Także dziękuję bardzo za to. Oczywiście robi to charytatywnie, minimalne koszta za paliwo, oczywiście takie trzeba ponieść, ale jest to niewiele. KOBA to jest laboratorium, które zajmuje się i badaniem gołębi, także kodów DNA. Dzięki nim będziemy mieli kilka czy kilkanaście gołębi z takimi certyfikatami DNA. Także badają te gołębie, bo część z nich zwozili, czy wszystko jest z nimi w porządku. Także dziękuję tam szczególnie panu Tomkowi za to, że tak się bardzo zaangażował, że jest z nami w całej tej aukcji i tak nam pomaga. Chcę też powiedzieć, że przyszłością w KOBie jest też badanie tak zwanych genotypów, ale myślę, że będzie okazja o tym usłyszeć 11 właśnie z ust przedstawicieli firmy KOBA z Gliwic-Sośnicowic. No, tu już wspomniał oczywiście Krzysiu o MB Service. Ja powiem szczerze, bardzo ciężko byłoby bez Patryka i bez Michała zorganizować tę aukcję, bo obydwaj przejechali, jeden cały Niemcy, jeden Belgię, Holandię, Niemcy, by zwieźć gołębie. No i na różne sposoby dwoją się i troją, żeby ta aukcja się udała. Także dziękuję bardzo.
No, Tim Sufner wspomniany, Denis, ale i brat i ojciec także są zaangażowani, już zapowiadają ostrą walkę o niektóre gołębie, także mimo tego, że lotują świetnie w oddziale Krapkowice na bardzo wysokim poziomie, to jednak wiedzą, że trzeba się ciągle wzmacniać, żeby być na wysokim poziomie. Jest Norbert i chcę powiedzieć, że dzięki Norbertowi mamy około 20 gołębi z okolic Hanoweru, Brunszwiku, Salzgitter. Także to jest jego zasługa. Pojechał do tych hodowców, pozwoził te gołębie. Także dziękuję mu za to bardzo, bo rzeczywiście są to okazałe gołębie. Myślę, że niektóre z nich byłyby niemożliwe do ściągnięcia na aukcję, a jednak takie gołębie mamy. Chociaż jest tam wiele nazwisk mniej znanych, to jednak są to czołowi hodowcy. Muszę wymienić też pana Roberta Majchrzaka z firmy Izolbet, bo też jest bardzo zaangażowany w to, żeby się ta aukcja udała. Dziękuję panu Głazikowi z firmy Prima. Jackowi Cebuli z firmy Owigor. Chcę też podziękować panu Iczczakowi z Iczczak Meble, znanemu hodowcy, bo także bardzo mi pomaga w zorganizowaniu tej aukcji. O tym jeszcze powiem, w jaki sposób taki szczególny, ale to w kolejnym nagraniu. Restauracja Stodoła i pan Zok będą obsługiwać całość imprezy od strony kulinarnej. To jest ważne, żeby nam nie było zimno, zadba mój wujek Andrzej Kostosz, który ma pielęgnację zieleni i tam niedaleko właśnie ma swoją firmę. Chcę też powiedzieć o takich osobach jak Maurice Mateusz. To jest hodowca ponad 80-letni, mój przyjaciel, znam go i powiem szczerze, że sam objeździł kilkunastu swoich kolegów, znanych hodowców belgijskich, by zwieść gołębie, by przygotować super gołębie na aukcję. Sam będzie obecny razem ze swoją małżonką na tym wydarzeniu. Także dziękuję mu za to bardzo. Florian Hendricks, świetny hodowca holenderski. Podobnie, no nie mieliśmy jeszcze takiej aukcji, żeby było tyle holenderskich gołębi są. I to z tej najwyższej półki. Oprócz niego w załatwieniu takich holenderskich gołębi jak od Koffe Brem, Alcera Sangersa, Vredefelda, pomógł nam Rainer Pittman, bo to są jego przyjaciele, ludzie, którzy piszą dla jego gazety. Markus Schumacher, Christoph Smolis, Manfred Bula, to są też osoby, które rzeczywiście i przywoziły gołębie, i załatwiały. Także chcę im za to podziękować. Też na miejscu potrzebujemy takich ludzi, którzy zadbają o to, żeby te gołębie miały odpowiednie klatki, były też i odpowiednio tam zaopatrzone. Pan Christian Kaller, którego nie trzeba przedstawiać, niezawodny. Nasz cesarz sportu gołębiarskiego, ale i Bogdan Kostosz, Manuel Stachoń, tam przygotują razem z hodowcami z Katowic, Mysłowic, rzeczywiście dobrą opiekę dla tych wszystkich hodowców. Ja myślę, że tych osób, które nam pomagają, jest na pewno więcej. Ksiądz Żyłka, który jest i patronem i jakoś tak ciągle się interesuje. Ja jeszcze nie powiedziałem o bardzo ważnym sponsorze, o Jurku Koźliku i o Kolumbeksie, bo bez Jurka też byłoby ciężko. Adrian Śmiłowski razem ze swoim wujkiem też się przyczynili. Ci wszyscy, którzy nagłaśniają całość imprezy, naprawdę nie chciałbym nikogo pominąć i dziękuję tym wszystkim, dzięki którym takie święto możemy przeżyć. Ja wierzę w to bardzo, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, także bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy no, chcą pomóc, bo po to robimy to święto, żeby to gołębie serce pokazać i żeby je dać w postaci licytacji, w postaci przeżycia takiego święta dzieciom, które tego potrzebują. Ja tylko z siebie jeszcze chciałem dodać, że to, co wspomniał ksiądz Jerzy na samym początku odnośnie tego, co się na stronie dzieje, proszę zwrócić uwagę, szczególnie staramy się przygotować taki katalog, powiedzmy, tych gołębi, które będą wystawione na tych aukcjach, a później będą licytowane tam w tego 11 listopada w tym galerii Ship Wilson. Natomiast proszę się nie zdziwić, że na przykład dzisiaj mamy tych gołębi chyba 108 sztuk, ale one codziennie są nowe. Tutaj mamy, zobaczmy, kolejne, które będą robione zdjęcia i dostarczane, także do tych 200 około dojdziemy, po tak samo też
też proszę zwrócić uwagę, że tam będzie jeszcze taki o hodowcach, podobny katalog zrobiony, ale mówię, to troszeczkę wymaga czasu, gdyż staramy się też takie robić rozwiązanie, nie tylko takie pojedyncze na raz, ale zrobić, żeby z tego takie rozwiązanie, powiedzmy, systemowe, żeby to i ładnie w formie graficznej, i w formie i estetycznie to wszystko wyglądało. Czy coś jeszcze możemy dodać, proszę księdza? W tym krótkim filmie na razie to wystarczy. Tak, na razie. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.